Aby wziąć udział w PZU Cracovia Marathon Challenge, należy się do niego zapisać. Zapisujemy się używając maila i hasła tego samego, którego używaliśmy przy Cracovia Maratonie czy Półmaratonie, lub rejestrujemy nowe konto. Po zapisaniu się pora ruszać w drogę, ale najpierw jeszcze należy zainstalować aplikację, która zarejestruje nasz udział w poszczególnych aktywnościach sportowych. Aby zainstalować aplikację, klikamy link do niej albo wchodzimy do sklepu i wyszukujemy po nazwie PZU Cracovia PZU Cracovia Marathon Challenge i rozpoczynamy instalację w telefonie. Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu logujemy się do systemu tymi samymi danymi, z których korzystaliśmy przy zapisach. Jednocześnie zezwalamy aplikacji na analizowanie naszej lokalizacji podczas biegu. Po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła uruchamia się aplikacja w trybie pracy. Aby zarejestrować nasz bieg, wybieramy rejestrację, a następnie z dostępnej listy wybieramy dystans, który nas interesuje. 5, 10, 21, 47 km biegu, 5 km wyścigu rolkarskiego, 10, 21 lub 41. Wybierając konkretny dystans, który mamy zamiar w tej chwili pokonać, wybieramy opcję rejestruj. Aby rozpocząć rejestrację, naciskamy przycisk start i rozpoczynamy nasz bieg. Rozpoczęto rejestrację. Telefon powiadomi nas sygnałem głosowym o rozpoczęciu rejestracji, a licznik dystans zacznie pokazywać kolejne pokonane metry. Teraz bezpiecznie możemy wygasić telefon, schować go, kontynuować nasz bieg. Po zakończeniu biegu przyciskamy finish i potwierdzamy chęć zakończenia rejestracji. Jeżeli pokonamy cały dystans zakładany, 5, 10, 21 km czy maraton, to nie będziemy musieli zakończać aktywności. Telefon i aplikacja zrobi to za nas samoczynnie. Następnie zamykamy ekran rejestracji. Wracamy do głównego ekranu. W każdej chwili możemy wejść w wyniki, w zakładkę Twoje zawody, gdzie widzimy nasze rywalizacje. Chcąc, możemy wejść w szczegóły i odszukując siebie na liście zawodników, którzy ukończyli dany event, możemy obejrzeć sobie dalsze szczegóły, łącznie ze zdjęciami wykonanymi przez nas na trasie oraz takimi szczegółami jak pokonane przewyższenia, prędkości każdego kilometra, mapa itd. W razie wątpliwości można zawsze zajrzeć do instrukcji. No i najważniejsza opcja, kontakt ze światem zewnętrznym. W zakładce News dostępne będą wszelkie najnowsze informacje o evencie przekazywane przez organizatora. Więc tu zajrzeć przed każdym rozpoczęciem biegu, by nie przeoczyć jednej z wielu przygotowanych na tę okazję niespodzianek. Ponadto podczas biegu mamy zawsze dostępne takie opcje jak udostępnienie naszego biegu, naszej lokalizacji i naszym kibicom lub wykonanie zdjęcia, który później dostępny jest dla nas przy wynikach. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, współzawodnictwa, pełnego radości na sportowo.